Umodlimy się z Panią, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za dzisiejsze nauczania. Dziękujemy, że w Twoim Słowie, które dzisiaj jest uwalniane, jest Duch i moc. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty wskazujesz nam kierunek, że uczysz nas, że rozumiemy, co teraz mówisz, że mamy w sobie determinację do stosowania tego. Duchu Święty, my niczego z tego nie stracimy. Nasze teraz uszy duchowe i oczy duchowe nastawiamy na Twoje Słowo. My przyjmujemy Twoje Słowo jako Twoje. My ustanawiamy, że nic tego nie zagłuszy, nic tego nie zuboży i w żadnym wypadku nic tego nie przykryje jakimś kłamstwem. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że wydamy stukrotny plon z tego. W imieniu Jezusa usuwamy każdą demoniczną siłę z umysłów, z emocji, w jakikolwiek sposób przeszkadzającą przyjmowaniu tego Słowa. Amen. Amen. Dzisiaj będziemy dalej, właściwie dzisiaj zakończymy temat całkowicie wiary. Zakończymy też temat małżeństwa i rodziny, potem z tego nagrałem ludzie, żeby one były do kupienia tutaj. I to, co dzisiaj zrobimy sobie, to będziemy kontynuować temat tożsamości. Chciałbym, żebyśmy tym, jakby dopięli wszystko, domknęli, jakby nasze zrozumienie na temat chodzenia w wierze było kompletne. Ja w ogóle Was zachęcam, żebyśmy powtarzali te rzeczy, żeby rzeczy powtarzać. W ogóle chrześcijanin ma taką tendencję, może nawet inaczej, nie chrześcijanin, tylko człowiek, generalnie człowiek ma tendencję do tego, że jeżeli coś już jakoś wziął w jakiejś dziedzinie, to on zazwyczaj tego nie przypomina sobie, on jakby nie porusza tego dalej. I to jest błąd. Kiedy Piotr mówi, nie przykrzy mi się mówić do was to samo. Nie przykrzy mi się. To nie jest dla mnie problem mówić do was to samo. Dlaczego? Dlatego, że tu chodzi o utrwalenie zjawiska. Tu nie chodzi o posiadanie jedynie wiedzy. Tu chodzi o to, żeby wiedza w naszym życiu była przekuta na działanie i w ten sposób, tak, uczyniła nas mądrymi. Mędrzec to człowiek, który wiedzę, którą posiadł, przekuł na działanie. To jest mędrzec. To mędrzec. To jest właśnie mędrzec. Mędrzec to nie jest ten, co ją tylko posiada. I teraz trzeba zrozumieć, w jaki sposób to ma wyglądać. Wiecie, powtarzalność pewnego zjawiska doprowadza do przesycenia wewnętrznego. To jest wewnętrzne przesycenie. Jeżeli będziesz 1000 razy na godzinę powtarzał sobie, że jesteś piękny, to będziesz widział siebie jako pięknego. Na tym całe New Age powstało. Na tego rodzaju rzeczach. Rozumiecie? Tylko New Age to jest wykradzione z chrześcijaństwa. To jest wykradzione. New Age jest wykradzionym. To są wykradzione zasady Boże, tak? I odrzucony Jezus. Rozumiecie, na co też polega? Tak samo wszelkiego rodzaju coachingi, jakby stymulacje umysłu, to jest w ogóle to są zabrane prawdy i wyrzucony Jezus. Ale prawdy są prawdami Jezusowymi, więc one działają, czy się chce, czy się nie chce. I człowiek, który 1000 razy na godzinę będzie powtarzał, że jest piękny, będzie siebie uważał za pięknego. I nikt nie wmówi mu, że jest inaczej. I ktoś do niego podejdzie, powie, jesteś brzydki, a on powie, ty chyba mnie nie widzisz. Ty mnie nie widzisz. Rozumiecie? Nie widzisz mnie chyba. Coś masz ze wzrokiem. Tak jesteśmy skonstruowani. Jak się przyjrzymy na rozwój dzieci, to zobaczymy, że dziecko potrzebuje, aby mu wielokrotnie powtarzać pewną rzecz i ono wtedy zatrybia tą rzecz. Rozumiecie? Ono dopiero zatrybia. To nie ma, że raz powiesz coś komuś. Ja czasami też jak rozmawiam z liderami, z ludźmi, którzy
jakby służą innym ludziom i często są to młodzi usługujący i następuje do niego, bo już mu mówiłem raz, drugi, trzeci, ile on jeszcze nie, dlaczego on jeszcze nie rozumie? Ja mówię, dlaczego on nie rozumie? Dlatego, że on nie ma wyćwiczonych władz poznawczych. Rozumiecie? Słowo Boże mówi, że trzeba wyćwiczyć władze poznawcze. To trzeba wyćwiczyć. Jak się tego nie wyćwiczy, rozumiecie, to jest problem. Powiedzieć wam, na czym polega system sztuk walki w ogóle. O co chodzi ze sztukami walki? Sztuki walki, one zawierają w sobie pewien element opatentowania określonych technik. Nie ma czegoś takiego, że opracowana technika i wyćwiczona technika nie będzie działać kiedyś. Takiego czegoś nie ma. To jest wszystko kwestia doprowadzenia. Często jak oglądacie filmy, to takie jakieś karate, czy coś, tak to śmiesznie wygląda. Ludzie, taki jest masa ciosów różnych. Ktoś mówi, o to jest takie zabawne. To nie chodzi, że to jest zabawne, to jest prawdziwe. Wiesz, dlaczego to jest prawdziwe? Tutaj chodzi o to, że człowiek, który zna technikę, on usiłuje zastosować tą technikę. On musi wyłapać teraz jakiś moment zastosowania techniki. I czasami to jest kilkanaście, kilkadziesiąt jakichś dziwnych ruchów po to, żeby odpowiednio go złapać, rozumiesz, i natychmiast złapać mu rękę. Jest po robocie. To w ogóle, rozumiesz, tu chodzi o odpowiednio złapać, nacisnąć. Rozumiesz, nacisnąć. Odpowiednie wygięcie ręki z przyciśnięciem tutaj powoduje, że każdy siądzie. 150-kilogramowy facet w ogóle siądzie. Technikę mu zastosuj. Teraz ta technika musi działać. Dlaczego? Bo ciało jest takie samo. To jest kwestia siły, kwestia kąta, kwestia naciśnięcia. Tak jest zasadami pożywki. Tylko to trzeba powtarzać. I mistrzami stają się ci, którzy długo powtarzają. Rozumiecie? Długo. Ja trenowałem kiełkusinkami. Teraz człowiek, na którym ja się wzorowałem kiedyś, Oyama, to był człowiek, który zrozumiał pewną rzecz, że drzemie w nim tak wielki potencjał i zrozumiał też, że on go nie umie uwalniać. Więc udał się w miejsce odosobnienia na wiele miesięcy. Facet sam siedział, rozumiecie, w buszu, ok? I trenował odpowiednie techniki. I on opowiada w pewnym momencie tak, mówi, któregoś dnia, po wielu miesiącach, a już był uznany gdzieś za kogo, za potwora, w lokalnych wnioskach stwierdzono, że jest wariatem, że jest potworem i straszono nim dzieci. Oto jest ten, co tam siedzi w buszu. A on mówi tak, po wielu miesiącach trenowania odpowiednich technik spojrzałem na kamień, który leży przy mnie i zrozumiałem, że jeśli teraz się odważę zastosować to, co wyćwiczyłem, to on pęknie. I facet uderzył w kamień i pękł głaz. Oyama był znany z tego, że rozbijał bloczki betonowe wyższe niż on. Jednym uderzeniem ręki. W wieku 60 lat. Dlaczego on to mógł zrobić? Bo on to rozćwiczył. Facet w wieku 60 lat przeskakiwał przeszkodę wysokości 1,50 m. Rozumiesz, co to znaczy? Dlaczego on to robi? Bo on to wyćwiczył. My musimy ćwiczyć. Jeżeli przynoszone jest słowo, to słowo nie jest przynoszone po to, aby to słowo przyjąć i zostawić. Ono musi być powtarzane, ono musi być przywoływane, ono musi być, jakby praca na nim musi być wykonywana. Nasz umysł musi być przesiąknięty słowem, określoną zasadą Bożą. Rozumiesz to? Dlaczego ja jestem w stanie powiedzieć, że od 2001 roku się nie cofnąłem? No dlaczego ja to mogę zrobić? Dlaczego ja nie miałem stagnacji? Dlaczego? No dlatego, że ja zacząłem roztrenowywać zasady Boże.
Jest zasada Boża, ona musi być roztrenowana. I mnie nie obchodzi, co to w ogóle temu towarzyszy. Co to tam w ogóle jest. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ma znaczenia, jakie są w tym momencie ruchy emocjonalne we mnie. Rozumiesz? O, ja mam zrozumiał, że nieważne, jakie są w nim ruchy emocjonalne. Kłas jest kłasem, a on jest on. Jest określona technika i teraz co potrzeba? Tylko odwagi. Tylko odwagi. Tylko odwagi. Jeżeli uderzę, tak? A wiesz, o co chodzi? Jeżeli uderzę z całą swoją siłą i nie będzie wierzył w to, że ta technika jest w 100% opanowana, inaczej, nie opanuje 100% tej techniki, tak? No to połamie sobie kości. No połamie sobie kości. Jeżeli on nie uwierzy, jeżeli on nie roztrenuje tego zjawiska, że nadgarstek, bo jest elastyczny ten nadgarstek, nie? I teraz odpowiedni kąt pięści jest taki, że one się muszą zejść, te żyłki, nie to w ogóle tutaj jest. To się tak zejdzie, że cała kość tutaj i pięść stanie się jednym wielkim ołomem. I pod odpowiednim kątem uderzenie, rozumiesz, będzie rozbijać bloki betonowe. To jest niemożliwe, no to jest możliwe. Tylko musi być odpowiedni kąt, nie wolno krzywo, nie wolno tak, bo inaczej to ci ręce popękają. To musi być równo w odpowiednie miejsce. Ok? I teraz tak, to trzeba rozćwiczyć. Jak to się rozćwiczy? To się uderza tysiące, dziesiątki tysięcy razy. W to samo miejsce. Potem to idzie mechanicznie. Jak rozćwiczysz zasadę Bożą, tak? To ci to idzie mechanicznie. To się mechanicznie wierzy. Nie chodzisz, nie zastanawiasz się. Nie ma dla ciebie w ogóle, czy to jest tak, czy to jest tak, czy pan się pomylił, czy pan się nie pomylił. A co to znaczy? Mnie dzisiaj to nie obchodzi. Jest słowo i to słowo musi działać. Inaczej Bóg jest kłamcą. Rozumiesz mnie? I koniec. To słowo musi działać. Inaczej Bóg jest kłamcą. A jeżeli ono nie działa, to znaczy, że ja nie jestem wyćwiczony. I muszę zbierać tyłek w kroki i brać się na trening. Trening. Rozumiesz? Trening. Wiesz, jak trwa rozgrzewka na treningu tylko śmigaj? 45 minut. Rozgrzewka. Rozgrzewka. Po tej rozgrzewce, rozumiesz? Nie chce ci się żyć. Żyć ci się nie chce. Na początku cię każdy poinformuje, że muszą ci popękać takie te małe kosteczki, które na tych dwóch kościach głównych. Wiesz, o co chodzi? Lepiej je szybko popsuć. Szybko. Rozumiesz? Szybko je trzeba rozbić, znaczy. Bo one i tak ci pękną i tak. I tak ci to spuchnie, i tak ci to spuchnie. To lepiej zrób to sam. Wiesz? Ja chodziłem, uderzałem. Cały czas pukłem w ścianie, pukłem w inne rzeczy sobie. Rozumiesz? Po co? Niech to pęknie. Została dziurka, w tej chwili wiesz, o co chodzi? Nigdy już mi tu nic nie będzie. Tam się zrobiło takie coś się wylało mi w środku. Taki płyn. I to skostniało. I koniec. Już jest po robocie. I teraz ja się nie boję, że mi to pęknie. Wiesz, o co chodzi? Ja się nie boję. To mi nie pęknie. Pęknie przedmiot, w który uderzę. Ale nie to. Bo to jest rozćwiczone. Raz na zawsze. Tak jest z wiarą. Tak jest z wiarą. Rozumiesz, o co chodzi? To trzeba rozćwiczyć. Trzeba zrozumieć, że te zasady działają. Na środku tutaj jest najtwardszy punkt w ciele człowieka. Tu jest najtwardszy punkt w ciele człowieka. Nie ma twardszego punktu. Tu. Ktoś cię atakuje, zamiast uciekać, odchylać się, rozumiesz, i może dostać wstęp, będzie, to trzeba nastawić głowę, to sobie połamie ręce. Nastawiasz mu głowę, rozumiesz? Tutaj, na tym miejscu, kij baseballowy ci pęknie. Tu. Już nie tu i nie tu. Bo tu i tu cię zabije. Ale jak precyzyjnie nastawisz ten punkt, okay, to kij pęknie. Jak precyzyjnie jesteś ustawiony w zasadach Bożych, to diabłu pazury popękają na tobie, rozumiesz? Tylko to chodzi o precyzję. O precyzję. Dlatego tak ważna jest jakość. Jakość. Dlatego trzeba powtarzać zasady. Rozmyślać o nich. Nie o pierdołach, nie o niebieskich migdałach. Tylko o zasadach Bożych.
myśleć, to musi przenikać nas. To trzeba mieć taką w ogóle kulturę myślenia o tym. Siedzę i myślę, rozważam techniki, tak? Siedzę i knuję. Tak? Ja siedzę i knuję, jak szczęśliwie żyć, jak plądrować piekło. Siedzę i knuję. Takie mam w ogóle zajawki w głowie. I to jest potrzebne. I my tak musimy myśleć. Bo inaczej rozwalimy się w tym. Wiecie, co chodzi. Będzie, a no pan powiedział, a mi nie wychodzi. No nie wychodzi ci, bo nie ćwiczysz. Co ty chcesz? No co ty chcesz? Musisz ćwiczyć. Dlatego powtarzajcie te rzeczy. Wszystko, co jest związane z wiarą. Każda z tych rzeczy, ona musi być powtarzana. Od nowego weźmiemy.